Nie da się żyć bez duchowości w jakiejś formie. Ja przez lata znałam jedną formę duchowości, jaką była religia. Teraz odkrywam swoją duchowość na nowo. Dlatego z ogromną przyjemnością zapraszam Cię na rozmowę z Joanną Łożyńską, z którą rozmawiam o tym, czym jest duchowość, jak rozumieć nowoczesną duchowość i jak możemy dla siebie tą duchowość odkrywać krok po kroku. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 163 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam Cię serdecznie na rozmowę z Joanną. Cześć Asia. Cześć, dzień dobry, cześć Paulinko. Bardzo miło Cię widzieć. Fajnie, że możemy porozmawiać. Czy mogłabyś na początku się przedstawić słuchaczom i słuchaczkom? Jak najbardziej. Nazywam się Joanna Łożyńska i jestem mentorką prawa przyciągania, nowoczesnej duchowości i human design. Super, super. O tym drugim punkcie będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, o duchowości. Bardzo szeroki temat. Mam nadzieję, że uda nam się w jakimś takim wystarczającym może na dzisiaj stopniu zagłębić w tą duchowość. No ale właśnie, skoro o duchowości mowa, to może takie pytanie do Ciebie na początek. Czym dla Ciebie jest duchowość? Och kurczę, tak jak rozmawiałyśmy, pisałyśmy ze sobą przed nagraniem i mówiłam Ci, że takie kolosy te tematy mamy i to jest już pierwszy kolos, pierwszy temat, czym jest duchowość. Ten temat i ta definicja dla mnie ewoluowała z czasem na pewno. Na początku ta duchowość to dla mnie było po prostu prawo przyciągania, czyli nauczenie się używania siły umysłu do tego, żeby mieć życie takie, jakie chcę mieć. W pewnym momencie ta definicja się poszerzyła, pogłębiła i dzisiaj mam wrażenie, że duchowość... Znaczy w ogóle uważam, że duchowość jest bardzo naturalna dla człowieka i bardzo jest dla mnie ważne to, żeby zawsze oddzielać duchowość od religii, że duchowość to jest jakby część nas, to jest ten instynkt, który my mamy, to jest ta intuicja, to są te przeczucia, to jest ta prawda wewnętrzna i o tej prawdzie wewnętrznej chciałabym może 2 zdania więcej powiedzieć, ale religia to jest taka nakładka na to, że ktoś wymyślił system zasad łączących duchowość pod jakimś parasolem danej religii i nam to oferuje. I do mojej przestrzeni jako klienci przychodzą zarówno osoby, które są wierzące w kontekście religii katolickiej najczęściej oczywiście, ale jakby tutaj się nie ograniczam, ale są też osoby, które totalnie uważają się za ateistów i chcę, żeby to było jasne, moim zdaniem ta duchowość, taka ludzka duchowość jest niezależna od religii. My możemy ją kultywować, pracować z nią, czerpać z niej poprzez religię, jeżeli tak chcemy, ale jeżeli religia nie jest dla nas, jeżeli nie czujemy się dobrze w żadnej religii, to nie musimy być niejako tacy bezdomni duchowo, bo ta duchowość jest naturalną częścią człowieka. Tak samo jak uczucia są naturalną częścią człowieka, tak samo jak myśli są naturalne dla człowieka, tak samo jak chęć bycia w relacji, tak samo jak każdy inny obszar taki ludzki, uważam, że duchowość jest bardzo ludzka i niekoniecznie religijna. I dla mnie dzisiaj ta duchowość to jest przede wszystkim odnalezienie tej prawdy w sobie. I to brzmi mocno ezo, ale to chodzi o to, że jak myślisz o tym, czego chcesz, jak myślisz o tym, czy masz ochotę się napić tej kawy, czy nie masz ochoty się napić tej kawy, to jest jakieś takie uczucie w tobie, czasem bardzo subtelne, które... jest tą prawdą, twoim chce, nie chce. Chce się napić tej kawy, czy się nie chce napić tej kawy? Chce porozmawiać z tym człowiekiem, czy nie chce porozmawiać z tym człowiekiem? Ufam temu człowiekowi, czy z jakiegoś dziwnego powodu nie ufam temu człowiekowi? Mamy to takie jakieś wewnętrzne wiedzenie i my bardzo często to wewnętrzne wiedzenie zagłuszamy. Dzisiejszy świat to wewnętrzne wiedzenie zagłusza i dla mnie duchowość to jest po pierwsze połączenie się z tym wewnętrznym wiedzeniem, a potem podążanie za nim, nauczenie się komunikacji z tym wewnętrznym czuciem i wiedzeniem. To jest dla mnie duchowość i w związku z tym uważam, że każdy z nas żyje duchowym życiem, każdy z nas powinien żyć duchowym życiem, bo każdy z nas powinien być w tej wewnętrznej prawdzie, w tym wewnętrznym dialogu sam ze sobą. Ale piękna definicja, naprawdę przepiękna. I czy to nie jest tak, że w takim razie każdy z nas ma taką wewnętrzną prawdę, tylko niektórzy może do niej jeszcze nie dotarli, albo jej nie usłyszeli, albo ją zagłuszyli różnymi aktywnościami, substancjami, nawykami? Absolutnie tak, absolutnie każdy z nas to ma. Jak jesteś na świecie i jesteś żyjącym człowiekiem, to po prostu masz to w sobie. I rzeczywiście absolutnie większość z nas to ma zagłuszone. Ja na pewno miałam to zagłuszone przez większość życia. byłam totalnie odcięta od swojego wewnętrznego głosu, od tej swojej wewnętrznej prawdy. Robiłam rzeczy, które wydawało mi się, że powinnam robić, że się ode mnie oczekuje tego, że tak będzie słusznie, że tak będzie dobrze, że tak będzie z korzyścią. I to było zarówno w relacjach osobistych, w moim małżeństwie na przykład, to samo dotyczyło sytuacji zawodowych, wyboru ścieżki zawodowej. To wszystko było bardziej na bazie powinnam, muszę, wypada, tego się ode mnie oczekuje. Bardziej żyłam na bazie tego, co mi świat o mnie powiedział, niż tego, jakby, nawet nie tego, co ja miałabym wiedzieć o sobie, bo ja mam wrażenie, że ja się dopiero dzisiaj dowiaduję o sobie prawdy. Ja się dopiero dzisiaj kontaktuję od paru lat ze swoją wewnętrzną prawdą i wiem na pewno, że każdy to ma i wiem na pewno, że większość osób ma to zagłuszone właśnie oczekiwaniami społecznymi, właśnie komunikatami, które dostajemy od dzieciaka, od rodziców, od rodziny, od placówek edukacyjnych, czy to przedszkole, czy to szkoła, z mediów, ale również poprzez praktyki, których się uczymy od ludzi, którymi się otaczamy, czyli bardzo duży wpływ mediów społecznościowych, jedzenia, picia. Jedzenie i picie bardzo wpływa chociażby na ten nasz kontakt samych ze sobą, bo jeżeli jemy rzeczy, które na przykład, to już będzie bardzo zaawansowane, ale wierzę, że potrzebujecie to usłyszeć, jeżeli my na przykład jemy rzeczy, które powodują stan zapalny w ciele, albo jeżeli właśnie stosujemy używki codziennie, nawet w niewielkich ilościach, ale codziennie, to my po prostu się odłączamy, odcinamy od tego słyszenia siebie, bo rzeczywiście jest tak, że jest wtedy w tej energii, w tym umyśle, w tych emocjach taki zgiełk, taki chaos, tak duża ilość impulsów, że ta subtelna, wyrafinowana prawda wewnętrzna, ten wewnętrzny głos, to wewnętrzne czucie przestaje być dla nas słyszalne i to, co się dzieje potem z dnia na dzień, to im mniej my zwracamy uwagę na tę prawdę, na to czucie wewnętrzne, tym ono się wycisza, ono nie znika nigdy. Jest po prostu coraz cichsze, to jest trochę jak z mięśniami, jak ich nie używamy, to one się po prostu osłabiają. Dobra wiadomość jest taka, że jak stwierdzamy w pewnym momencie, mam dość, chcę się połączyć ze sobą, chcę usłyszeć siebie, to ta relacja z tą wewnętrzną prawdą i z tym czuciem jest do odbudowania, absolutnie, bo ona nigdy nie znika, bo gdyby ona zniknęła, to po prostu przestalibyśmy być ludźmi. To jest też nasz system ostrzegania. Ta wewnętrzna prawda i to wewnętrzne czucie to jest też coś, co nas utrzymuje w bezpieczeństwie. Częścią tej prawdy jest intuicja, częścią tego czucia jest intuicja, więc jak rozmawiamy o połączeniu z intuicją i później na przykład jak rozmawiam z kobietami, z którymi pracuję indywidualnie i one mi mówią, wiesz, ale ja nie mam intuicji, ja nie słyszę mojej intuicji i zaczynamy przypominać sobie różne sytuacje i nagle się okazuje, no dobra, dzisiaj na przykład się rozstajesz z mężem, kiedy po raz pierwszy czułaś, że to nie jest ktoś dla ciebie, kiedy miałaś pierwszy moment, coś jest ostro nie tak z tym kolesiem. Okazuje się, że na trzeciej randce na przykład, nie? To masz red flag. To masz intuicję, czy jej nie masz, nie? Więc my mamy to, czasami my po prostu jakby zamykamy się na słyszenie tego. Często dlatego, jeżeli się przyczepimy nawet samego tego wątku intuicji, często dlatego się zamykamy, świadomie czasami się zamykamy, dlatego że my się boimy, że jak usłyszymy tę intuicję, jak usłyszymy na trzeciej randce, to nie jest koleś dla mnie, to że my będziemy musiały coś z tym zrobić. Że jak usłyszymy po 10 latach małżeństwa, że to był błąd, to że my będziemy musiały coś z tym zrobić. Albo jak usłyszymy po 5 latach pracy w danym miejscu, kurczę, to nie jest miejsce dla mnie, to będzie od nas wymagało praktycznych kroków, na które czasami nie jesteśmy gotowe, nie? Zgadzam się w ogóle z Tobą w 100%. I nie uważam, żeby to było w sumie bardzo zaawansowane, to co powiedziałaś o tym żywieniu. Ja w 100% w ogóle uważam, że to, czym my się karmimy, zarówno tak fizycznie, materialnie w formie jedzenia, czy na przykład picia, alkoholu, ale też czym się karmimy tak no właśnie duchowo, wiesz, czytając jakieś po prostu negatywne wiadomości, po prostu w kółko, a jest ich bardzo dużo wszędzie, to ma na nas wpływ. A ja też słyszę w tym, co mówisz, w tej duchowości, że często ta, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że ta duchowość, ta wewnętrzna prawda może być stłumiona właśnie przez takie nasze przekonania negatywne, które my mamy wyniesione właśnie z różnych etapów życia. Absolutnie tak, przekonania, to czym się karmimy, ludzie, którymi się otaczamy, komunikaty, które słyszymy, no, które wpływają na nasze przekonania i na końcu też jest ten strach, że jak ja będę taka, jeżeli ja będę słyszeć swoją intuicję, to ja będę musiała coś z tym zrobić, albo jeżeli ja będę w takim kontakcie ze sobą, jeżeli ja sobie pozwolę na tą wrażliwość, bo to tak naprawdę ta prawda wewnętrzna, ona jest rzeczywiście bardzo taka wrażliwa, delikatna i taka reagująca bardzo, bardzo określony sposób na różne sytuacje. No, na przykład nie pasuje mi ten człowiek, całe moje ciało mówi nie, prawda? I mamy też ten strach, że jeżeli sobie na to pozwolimy, na tę wrażliwość, na przykład będziemy musiały usunąć jakieś ludzi ze swojej przestrzeni albo nie będziemy w stanie z nimi funkcjonować. Nagle staniemy wobec prawdy, że okej, nie mogę już być w tej relacji, nie mogę już się spotykać z tą koleżanką na tę kawę na przykład, nie? Że nagle będę musiała zrobić rewolucję w swoim życiu. Natomiast przekonania, ograniczające przekonania są dużą częścią tego, absolutnie. Z tymi relacjami. Zastanawiam się, na ile właśnie w tych relacjach też powstrzymuje nas przed właśnie na przykład zrywaniem, ograniczeniem tych relacji, po prostu takie, wiesz, takie ludzkie, cechujące każdego z nas po prostu dążenie do przynależności, bliskości, miłości. Na pewno też to ma jakiś udział, nie? W tej niechęci na przykład do podjęcia działania, jak myślisz? Absolutnie tak, absolutnie tak. Wiadomo, mamy rodzinę taką krwi, ale mamy też rodzinę, którą sobie wybieramy. No wybieramy sobie męża, żonę, prawda? I też z jakiegoś powodu sobie wybieramy te osoby, z jakiegoś powodu się z tą osobą związujemy, wybieramy sobie znajomych, wybieramy sobie przyjaciół i teraz nagle się okazuje, że my musiałybyśmy albo postawić sprawę jasno i tutaj zrobić rewolucję i w jakiś sposób poprosić, wymusić, wynegocjować zmianę zachowania tej osoby, albo tę relację zakończyć, ale my nie chcemy jej kończyć. Czasami patrzę na to z takiego czubka głowy, z takiego prostego widzenia. Nam jest po prostu w jakiś sposób w tej relacji dobrze, ale jednocześnie na poziomie duszy, tak to nazwijmy, na poziomie tej wewnętrznej prawdy jest nam zajebiście źle. I to jest takie trochę... No wiesz, trochę jak alkoholik, który jemu się wydaje, że mu jest przyjemnie w danym momencie, kiedy pije alkohol, ale to rujnuje jego zdrowie i go zabija, nie? I teraz, czy ważniejsze jest ten moje 5 minut tu, że jest mi dobrze i nie muszę nic zmieniać, nie muszę prosić mojego męża, mojej żony, żeby się zmieniła, żeby się zmienił, czy ważniejszy jest mój dobrostan długofalowy, nie? Na przestrzeni całego życia. Ale to jest zajebiście trudny wybór, oczywiście, że tak. Jest. To co mówisz, to ostatnio nagrywałam podcast właśnie o różnych umiejętnościach i mówiłam tam o właśnie umiejętności odraczania gratyfikacji. I to jakby się z tym łączy, nie? Że chwileczkę przez chwilę trzeba odczuć ten dyskomfort, żeby potem było cudownie. Ale nie każdy jest na to gotowy i też żyjemy w takich czasach instant, nie? Że wszystko jest na już. Jedzenie, seks, relacje, no wszystko możemy mieć naprawdę na już. Absolutnie. Więc odwykliśmy chyba od w ogóle starania się i takiego celowego wystawienia się na dyskomfort po to, żeby potem było naprawdę dobrze. Wiesz co, to jest niesamowite, co mówisz, bo na przykład ostatnio też rozmawiałam z moimi klientkami o tym czekaniu. Ja dużo pracuję z prawem przyciągania, z manifestacją, używamy tej siły umysłu, zmiany sposobu widzenia rzeczy po to, żeby mieć inny efekt w życiu, nie? No i zaczynamy to robić i jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby ten efekt się wydarzył. I ten moment czekania, o tym rozmawiałyśmy, że to jest bardzo często taki moment, kiedy jest takie, no kurczę, ale kiedy to się wydarzy, czemu to się jeszcze nie wydarza, ile jeszcze mam czekać? A ja mam, poczekaj, a spróbuj z tego zrobić frajdę. A jeżeli byś wiedziała, że to się wydarzy, na przykład jeżeli byś wiedziała, że jutro jesteś umówiona z przyjaciółką właśnie na kolację, i wiesz, że jutro ta kolacja będzie miała miejsce i wiesz, że się jutro spotkacie, ale jest dziś jeszcze się nie widzicie, ale ty czekając na to możesz mieć frajdę z samego czekania, właśnie z tego odroczenia, nie? To czekanie jest przyjemnością, to nie wiem, czy wyjazd na wakacje, czy nadchodzące święta, czy urodziny, ten moment, na który ty czekasz, który jest fajny, to, że ty czekasz na niego też jest częścią doświadczenia twojego, nie? Więc... No absolutnie jakby zmiana środka ciężkości, przesunięcie środka ciężkości właśnie tej gratyfikacji, kiedy ona ma nastąpić, czy to czekanie to jest kara, czy tak naprawdę to jest też ten moment frajdy, no to jest rzeczywiście coś, co zupełnie też zmienia nasze życie, jak my zmieniamy sposób podchodzenia do tego typu rzeczy. Natomiast wracając do tych relacji, to też czasami jest tak, że my się boimy coś zmienić, my się boimy powiedzieć prawdę o tym, co nam nie pasuje, bo my de facto się godzimy na to, żeby być, jeżeli mówimy stricte o relacjach, godzimy się na to, żeby być z tymi ludźmi, z którymi jesteśmy. I to też ostatnio była rozmowa w mojej przestrzeni o tym, czemu ja przyciągam takich facetów, albo czemu ja przyciągam takich klientów. Ty się godzisz na to. Ty ich nie przyciągasz, ty się po prostu na nich godzisz. Ty akceptujesz to, że oni przyszli. Tak. Ty po prostu ich przyjmujesz. To, że oni przyszli, to nie znaczy, że to musisz ich przyjmować, ale często też mamy takie myślenie, że jak się pojawił ten... I on jest całkiem niezły, czy to jest klient, czy to jest praca, czy to jest potencjalny kochanek, to ja nie mogę wydziwiać Ja nie mogę być tą diwą, która powinna nie, ale dla mojej energii to jeszcze nie jest to, prawda? Więc jakby muszę przyjąć to, co przyszło i nie wydziwiać, bo zostanę sama. Też nie umiemy czasami uwierzyć, że my naprawdę możemy mieć spełnienie marzeń w relacji z drugim człowiekiem, że my naprawdę możemy być z kimś, kto będzie ponad nasze najśmielsze wyobrażenia. Więc się ograniczamy do tego, co przyszło, nie? No, to jest... Opisałaś właśnie moją relację z mężczyznami na przestrzeni ostatnich lat, ale no more, nie ma już godzenia się na cokolwiek. To jest piękne, co mówisz, że właśnie widzę też to takie przekonanie, które gdzieś tam było nam przekazywane, pewnie dziewczynkom bardziej właśnie to, że wiesz, że nie możesz być sama, że lepiej być z kimś, z kimkolwiek, no bo przecież jak będziesz sama, no jak będziesz sama, samotna, jak w ogóle? Więc to też jest ciekawe, nie? Że wiadomo, oczywiście jesteśmy istotami stadnymi, każdy potrzebuje miłości, bliskości, bycia w różnych relacjach, ale właśnie to takie, wiesz, to piętnowanie bycia samej też może gdzieś tam z tego wybrzmiewać. Powiem Ci, że przypomniało mi się teraz, jak miałam chyba 20 albo 21 lat, jak taki daleki krewny do mnie powiedział: ty nie masz chłopaka, to ty chcesz być starą panną? Stara panna, piękne sformułowanie. No tak. Ja też pochodzę z małego miasteczka, więc jakby wciąż słyszę nawet tego typu sformułowania, co... No ale znowu, ja się trochę z tego wyswobodziłam, z tego schematu i no właśnie, to też jest... To już zmienia w ogóle perspektywę patrzenia nawet na tego typu, czy słyszenia tego typu komentarzy i reagowania na nie, albo nie reagowania. Chciałabym jeszcze zapytać Cię o to, od czego właśnie zaczęłyśmy rozmowę, bo powiedziałaś, czym jest dla Ciebie duchowość. I zaraz zapytam Cię o nowoczesną duchowość, ale jeszcze jak mi powiedziałaś o tej duchowości i właśnie słyszeniu swojej prawdy takiej wewnętrznej, to zastanowiłam się, czy jest w tej duchowości miejsce na łączność nie tylko ze sobą, ale też łączność ze światem. I wiem, że to może brzmieć dziwnie, może dla słuchaczy, dla Ciebie na pewno nie brzmi dziwnie i nowo, ale dla słuchaczy może brzmieć, ale na przykład ja tak czuję, że od ostatnich kilku miesięcy, że czy gdy medytuję, czy nawet jak sobie manifestuję, robię inne różne duchowe praktyki, no to czuję taką łączność ze światem. Nie potrafię nawet tego inaczej określić, po prostu taką, że jestem częścią jakiejś całości. Czy to jest w ogóle miejsce w duchowości na tego typu odczucia? Absolutnie tak. Absolutnie my jesteśmy połączeni, właściwie wiesz, medycyna chińska mówi o tym, że my jesteśmy wszyscy połączeni, nie? Zresztą medycyna chińska, którą wprowadziłam w zeszłym roku, będzie rok powiedzmy temu, to jest duża praktyka taka, która mi pomogła, czy praktykowanie, czy chodzenie do terapeuty po prostu medycyny chińskiej, do praktyka medycyny chińskiej, pomogło mi się bardzo połączyć z tą wewnętrzną prawdą i poczuć tę wewnętrzną prawdę, więc to też tak wydawałoby się, że w tej duchowości te narzędzia to będzie jakieś tam kryształy, pełna księżyca, a tutaj bardzo fizyczne rzeczy pomagają. Tak. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy połączeni wszyscy i że de facto no, na tym polega potem to stosowanie prawa przyciągania, czyli stosowanie tej magnetycznej siły twojego umysłu, żeby stworzyć takie życie, jakiego ty chcesz. Że ty właśnie z tej swojej wewnętrznej prawdy potem rezonujesz tym na świat zewnętrzny, że potem świat zewnętrzny staje się lustrem tego, co ty masz w sobie, że tak naprawdę świat jest pełen wszystkiego. Ja wierzę w to, że świat jest, już nie jestem taką odrealnioną osobą, która ci powie, no jestem nauczycielką duchowości, więc świat jest tęczowy, strający tęczą i po prostu w ogóle wszystko jest super. Nie, świat jest pełen wszystkiego. Nie bądźmy odklejeni. Problemów też, nie? Problemów też. I trudnych rzeczy, i pięknych rzeczy, i fatalnych rzeczy i zachwycających rzeczy i tak naprawdę twoja praca wewnętrzna polega potem na tym, czy daje efekt taki, że twoje wnętrze zaczyna powodować, że ty zaczynasz widzieć więcej tego, co chcesz widzieć. Czyli jeżeli ty pracujesz nad sobą, to nagle niejako zakładasz takie soczewki na nos i widzisz więcej tego, więcej dobrego, więcej szans, więcej możliwości z całego spektrum opcji, nie? Bo te opcje są wszelkie. Ale jeżeli masz w sobie dużo tego chaosu, dużo smutku, dużo niepokoju, jest dużo takiego zainfekowania w tej energii i nie ma połączenia ze sobą, to wtedy mamy tendencję do tego, żeby dosłownie zakładać te soczewki, które nam z całego spektrum możliwości wyciągają tylko to, co jest niechciane, to, co jest trudne, to, co jest beznadziejne, to, co jest potwierdzeniem tego, że mamy przerąbane. Jak zaczynamy pracować nad tym wnętrzem i dochodzić do takiego balansu, do tej komunikacji i decydować też o tym, czego chcemy, to dosłownie zmieniamy soczewki i nagle się okazuje, kurczę, te rozwiązania wszystkie były pod ręką, nagle okazuje się, że zajebistych ludzi sprowadzam do swojego świata, nagle okazuje się, że rzeczywiście mogę mieć tego faceta czy tę kobietę po prostu naprawdę ponad swoje najśmielsze oczekiwania, klientów, którzy są bratnimi duszami, pracę, która jest zajebista i naprawdę zajebiste, dobre, szczęśliwe życie. Piękne to, co mówisz i jak mówiłaś o tym przyciąganiu właśnie tych odpowiednich osób, a właściwie dostrzeganiu odpowiednich osób, możliwości, szans, to ja od razu pomyślałam o takim wątku, bo też no właśnie duchowość, prawo przyciągania, manifestowanie, niektórzy kładą to na jednej stronie skali, a na drugiej stronie skali kładą naukę, na przykład psychologię, dowody naukowe. I od razu pomyślałam, że to, co mówisz właśnie o tym prawie przyciągania, to totalnie brzmi jak taki psychologiczny efekt potwierdzenia, czyli to, że jak mamy w głowie konkretne przekonania, to po prostu dostrzegamy wśród tego miliona rzeczy różnych, te, które będą potwierdzać naszą prawdę. No właśnie, prawdę, nie? Naszą prawdę. Więc jeśli my właśnie mamy taką prawdę negatywną, jesteśmy przekonani, że świat jest zły, ludzie są źli, pieniędzy jest ograniczona ilość i ja nie mogę ich mieć, no to będę wybierała te dowody z rzeczywistości, które też tam są, bo tak jak powiedziałaś, jest wszystko, nie? Będę wybierała tylko te dowody, które będą potwierdzały mi tą prawdę. Czy ja dobrze to rozumiem? Znaczy ja w ogóle uważam, że każdy z nas ma prawo rozumieć to po swojemu, więc jak ty tak rozumiesz, to że tak rozumiesz, to znaczy tak to u ciebie działa. Ale u mnie to działa tak samo jak u ciebie, więc jesteśmy we dwie w tym. Absolutnie to w ogóle uważam, że jak pytasz, co to jest ta nowoczesna duchowość, to dla mnie nowoczesna duchowość to jest ta różnica, że my możemy tę duchowość sobie z nią pracować, sobie ją kultywować w zależności od tego, jaką mamy wrażliwość i co do nas bardziej przemawia, albo przez soczewki rzeczywiście kogoś, kto uczy duchowości, albo przez soczewki stricte religii, albo właśnie przez pracę z psychoterapeutą, albo pracę z coachem, albo z trenerem, przez aktywność ruchową, przez sport też możemy się połączyć z tą wewnętrzną prawdą, przez pracę z terapeutą medycyny chińskiej, więc przez kontakt ze sztuką na przykład również możemy dojść do takiego miejsca, że będziemy faktycznie mieć takie poczucie połączenia ze sobą i połączenia ze światem. Więc ta nowoczesna duchowość to jest takie rozszerzenie trochę i pokazanie, ej, zobacz, niezależnie od tego, czy ty masz bardzo naukowy umysł, taki, który potrzebuje dowodów, potrzebuje certyfikatów. Dosłownie wczoraj o tym mówiłam do moich klientek w jednym z programów, że tak naprawdę ludzie są różni, jedni potrzebują certyfikatu, drudzy potrzebują doświadczenia, część potrzebuje jednego i drugiego. Jeden będzie potrzebował pracować z kimś, kto ma certyfikaty wywieszone na ścianie i ma, że tak powiem, narzędzia konkretne i używa różnych modalności i tak dalej, a drugi pójdzie na przykład do mnie i będzie czuł wsparcie w tym, że ja mam określone doświadczenie, że ja sama przeszłam tą ścieżką, że ja jestem ucieleśnieniem tego, że to, czego uczę i to, co pokazuję, działa. I oczywiście jest bezustanna dyskusja pomiędzy tymi, którzy stosują nowoczesną duchowość, prawo przyciągania, a tymi, którzy mówią, aha, ale na to nie ma dowodów naukowych, ale pokaż mi, gdzie to jest opublikowane, chcę wiedzieć. I oczywiście, że jest ciągła dyskusja, ale ta dyskusja my trochę rozmawiamy o niewłaściwym temacie, bo problemem nie jest to, czy są badania, czy nie ma badań. Zresztą de facto istnieją badania na magnetyczną siłę umysłu. Ja to tak nazywam roboczo, ale istnieją badania pokazujące właśnie to prawo potwierdzenia, tą zależność, to, że my na poziomie psychologicznym mamy, widzimy więcej tego, co jest w nas, nie? Że nasz umysł wpływa na nasze ciało, że nasz umysł wpływa na nasze efekty. Najprostszy przykład sportowców, jeszcze te 20 lat temu, jak Małysz triumfował na skoczniach narciarskich, to były takie pierwsze momenty, kiedy się słyszało w ogóle o czymś takim jak coach i coach sportowy. I trener mentalny, nie? Trener mentalny i że ktoś, że on nie tylko skacze i trenuje fizycznie swoje ciało, ale że ktoś wpływa na jego umysł. Dzisiaj to jest dla nas norma, ale niezależnie od tego, czy to jest dla nas norma, czy nie, nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której ktoś by siadł na tej skoczni koło tego skoczka narciarskiego, niezależnie od tego, jak on byłby świetnie wytrenowany fizycznie i by mu zaczął sączyć do ucha jakieś niewspierające treści na zasadzie nie skacz, rozpierdol. Nie dasz rady. Nie dasz rady, nawet nie próbuj, co ci przyszło do głowy, jesteś do niczego. Jeżeli nie wierzymy, że umysł wpływa na efekt, jeżeli potrzebujemy dowodów naukowych, to możemy zostać w tej banieczce dowodów naukowych, co nie zmienia faktu, że żyjemy zgodnie z tymi zasadami. Że jeżeli nasze dziecko pójdzie na egzamin, to nie powiemy mu, jesteś beznadziejny, nie dasz rady, jeżeli chcemy, żeby mu się powiodło. Tak, tak. I nie potrzebujemy wtedy dowodów naukowych, że umysł niezależnie od tego, czy ten umysł się uczył i zarywał noce i rył do tego egzaminu, czy nie, to ten umysł potrzebuje być jeszcze wzmocniony wiarą w to, że może mu się udać, i ta wiara raczej będzie argumentem na tak, ta wiara będzie argumentem, że będzie wspierająca w osiągnięciu efektu, a jeżeli mu te skrzydła podetniemy, no to wtedy wiadomo, że może być efekt niekoniecznie taki, jakiego chcemy. Więc jest ta dyskusja między tym światem naukowym, a tym światem takim empirycznym. Natomiast ja jestem totalnie z poletka empirycznego i za każdym razem rzadko się to zdarza. Najczęściej to się zdarza, jak jestem u kogoś gościnnie w podcaście. Że w komentarzu pod podcastem jest właśnie aha, jest na przykład 100 komentarzy, jest zajebisty podcast i jeden jest aha, ale. Więc za każdym razem sobie obiecuję, że dobra, wykonam tę robotę i znajdę Ci te dowody naukowe i te badania, więc być może znajdę kiedyś. Wiem, że istnieją, niejednokrotnie się gdzieś tam mi się przewijają te informacje. Natomiast prawda też jest taka, że moim zdaniem, bo to jest tak, my jako ludzie żyliśmy zgodnie z zasadami fizyki, żyliśmy w polu grawitacji, zanim pojawił się mądry naukowiec, który nam to wyjaśnił prawem naukowym. Istnieją rzeczy, istnieją prawa fizyki, prawa natury, zgodnie z którymi my żyjemy, niezależnie od tego, czy my mamy na to dowody naukowe, czy nie, i żyliśmy zgodnie z tymi zasadami, zanim dana zasada, dane prawo, dana siła fizyczna została określona, opisana, zrozumiana, rozłożona na czynniki pierwsze. Z podpisem mądrego profesora, więc ja bardzo mam duży szacunek do tego, że niektórzy naprawdę potrzebują dowodów naukowych i okej, ale wolałabym, żebyśmy zrobili taki zoom out i wszyscy, i żebyśmy mieli takie ja mam tak, że potrzebuję dowodów naukowych i jednocześnie wiem, że mój sposób widzenia świata nie jest jedynym sposobem widzenia świata. Wiem, że istnieje świat empiryczny, wiem, że to, co powiedziała Łożyńska, ma sens, no bo żyliśmy zgodnie z grawitacją, niezależnie od tego, czy ją rozumieliśmy, czy nie, ale dla mnie, dla mojego umysłu dowody są ważne i byłabym przeszczęśliwa, gdyby te dowody się znalazły, i wtedy z większym spokojem i komfortem bym tych metod próbowała. Wolałabym, żebyśmy widzieli, że po prostu te dwa obozy, one po prostu obydwa mogą współistnieć i jeden drugiemu nie szkodzi, nie? No super w ogóle, że to mówisz, bo mam czasem wrażenie, że to jest taka właśnie fałszywa dychotomia, że to albo to, że nie można być i tu, a ja właśnie tak myślę, od kilkunastu miesięcy jakoś tak czuję się tak pośrodku właśnie tego, też byłam bardzo empiryczna i po prostu dowody, tylko dowody, pokażcie im badania, ale od kiedy zaczęłam właśnie czy medytować, czy manifestować, czy takie różne praktyki stosować, to po prostu jakoś tak pomyślałam, że no właśnie, a po co wybierać albo. To jest takie myślenie czarno-białe, które też nas cechuje jako ludzi, nie? I powoduje, że właśnie, już nie będę wchodziła w tematy polaryzacji w ogóle społecznej, gdzieś tam to jest u podstawy temat rzeka, wiadomo, nagrywałem przed wyborami, ale... Ale skoro nagrywamy przed wyborami, nie wiem, czy to pójdzie przed wyborami, ale idźmy na wybory, tak czy owak? Tak, obawiam się, że to nie pójdzie przed wyborami, ale idźmy na wybory. Mam nadzieję, że byliście na wyborach. Mam nadzieję, że byliście słuchacze na wyborach, tak, dokładnie. W ogóle to, co mówisz, to jakoś tak właśnie ze mną rezonuje, to takie spojrzenie na ten szerszy kontekst i w ogóle to jest piękne to, co powiedziałaś w kontekście tego, że działała na nas grawitacja, zanim ktoś nam powiedział, że istnieje grawitacja, i tak teraz pomyślałam, kurczę, kto wie, co odkryją naukowcy za 100 lat, nie? My tego też nie wiemy, nie możemy być tak zafiksowani, że moja prawda jest teraz w ogóle najmojsza i jedyna obowiązująca i nie ma niczego więcej, no bo przecież... Jak Kopernik przyszedł i powiedział, że Ziemia nie jest płaska, no to ludzie pewnie nie mieli takiej rozkminy, że ale co jeśli ta Ziemia jednak nie jest płaska, może ona ma jakiś inny kształt albo coś, tylko po prostu przyszedł, powiedział, coś tam udowodnił w jakiś sposób, nie znam się na astrologii, więc astrologia, astronomia to nie to samo oczywiście. I fajnie, że o tym powiedziałaś. Ja chciałam się zapytać Cię o jedną rzecz, bo powiedziałaś o tych sportowcach i tak wybrzmiało mi to strasznie w głowie, że dlaczego my pozwalamy jakby sportowcom na ten trening mentalny i dla nas to jest okej, i my się na to godzimy, w sensie jakby wiemy, że to działa, że to może działać, a dlaczego nie uwierzymy na przykład, że to samo może działać dokładnie w naszym życiu, nie robiąc zawody sportowe, tylko na przykład, nie wiem, szukając pracy marzeń, nie? Czy wiesz co, ja myślę, że tutaj są... Tak z czubka głowy bym powiedziała, są dwa tematy. Jeden to jest właśnie, to są te osoby, ta grupa osób, która jest taka bardzo szkiełko i oko i koniec. I tutaj bym zachęcała do tego, żeby też tak, no dobra, dowody naukowe, ale co ty czujesz, że jest prawdą, nie? Mhm. Po prostu, tak sama dla siebie i tyle. Ale druga rzecz jest taka, że my się po prostu boimy marzyć. A szczególnie kobiety. Nie wiem, jaki jest u ciebie układ płci wśród słuchaczy. Więcej kobiet. Więcej kobiet. Tak. Kobiety szczególnie to mają, że ten strach przed rozczarowaniem jest tak olbrzymi, a tutaj mamy do czynienia z jakąś taką substancją nienamacalną na zasadzie, no nie mamy dowodów, nie? Nie mamy tak, że jak będziesz jeść 1000 kalorii dziennie, to schudniesz tyle i tyle. Jakby nie ma tutaj jakiejś tabelki, nie? Tylko jest takie trochę uwierzyć w nieznane, zaryzykować, nie? A my się boimy rozczarowania, więc my wolimy nie zaryzykować, my wolimy 100% nie, no bo jak nie sięgniesz, to raczej jest to 100%, że tego nie dostaniesz, tak, niż pół na pół, może tak, może nie, tak, bo przynajmniej w tym 100% nie miałyśmy rację. Ja się do tego nie nadaję, mnie się to nie uda, to jest nie dla takich jak ja. W związku z tym tu mamy przynajmniej rację, tu przynajmniej się nie rozczarowałyśmy, a jak sięgamy po różne rzeczy, jak sięgamy po nieznane, jak ufamy w to, że mogę mieć lepiej, mogę mieć więcej, mogę mieć obficiej, mogę mieć szczęśliwiej, to tu ryzykujemy. A co jeśli nie? Bo nikt nam nie jest w stanie dać tej gwarancji. Tak. I nawet miałam dzisiaj rozmowę też z jedną dziewczyną, która mówi, że no właśnie gdybym miała gwarancję, ja mówię, no to właśnie na tym polega, że ty tej gwarancji nie dostaniesz i cała siła umysłu polega na tym, żeby pozwolić sobie ufać w to, że sam fakt, że zdecydowałeś, że tego pragniesz, sprowadzi to do twojego życia szybciej lub później, ale tak czy owak to sprowadzi, ale właśnie cała zabawa polega na tym, w cudzysłowie zabawa, że ty nie wiesz. A my się tego bardzo boimy. I my dosłownie wolimy po prostu po to nie sięgać, bo się boimy rozczarowania, tylko największy problem strachu przed rozczarowaniem jest taki, że my nie jesteśmy w stanie żyć bez rozczarowania. To jest trochę też o tej szybkiej gratyfikacji, o tym dziwnym świecie współczesnym. Tak. My nie jesteśmy w stanie przeżyć życia, nie czując takiego czy innego rozczarowania częściej lub rzadziej. Tylko tyle, że my możemy żyć bardzo ostrożnie przez całe nasze życie i właśnie nie sięgać po marzenia, nie sięgać po więcej, żyć na tym, jakby grać tymi kartami, które nam rozdał los i próbować limitować ten udział rozczarowania w naszym życiu, tylko wtedy dochodzimy do ostatniego dnia i mamy takie oh fuck. Tak. Wtedy mamy kurwa takie rozczarowanie, że już nic nie da zrobić, nie? Tak, tak. Bo już wiemy, że to jest nasz ostatni dzień, tak. Rodzina jest wokół naszego łoża śmierci i w tym momencie mamy gdzie jest guzik reset? Gdzie jest moje życie, nie? Gdzie jest moje życie? Ale to, co mówisz, to w ogóle jest 100% prawda. Nie wiem, czy czytałaś książkę Czego żałują umierający i tam jest dokładnie ten case. Tam jest 5 przykładów tego, czego oni żałują, ale jedną z tych rzeczy właśnie jest to, że no, żałują, że nie żyli tak jak chcieli, a nie gdzieś tam właśnie, że tłamsiły jakieś schematy, jakieś właśnie te wszystkie powinności, muszeizmy i inne okropne rzeczy, więc jakby to jest przebadane, jeśli ktoś potrzebuje dowodów naukowych. To jest książka, ona jest autobiograficzna, babki, która się zajmowała opieką paliatywną, więc ona ma te słowa od tych osób, które umierały. No właśnie, to, że powiedziałaś o tych rozczarowaniach, to bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo taka narracja niektórych osób związanej na przykład z prawem przyciągania, czy z duchowością nowoczesną, albo nienazwanej nowoczesną, jest często właśnie taka, wiesz, w kontekście positive vibes only, po prostu wszystko sobie wyczarujesz tą swoją głową, przyciągniesz i problemów nie ma, są same wyzwania. I wydaje mi się, że to jest jakby jeden z tych powodów, dlaczego ludzie tak bardzo prześmiewają na przykład prawo przyciągania, ale nie tylko, bo na przykład też rozwój osobisty, coaching, no kurczę, ja sama dobrze wiem, jak to jest obśmiane i jak to jest w internecie traktowane, nie? Dlatego, że przyszli ludzie, którzy wzięli po prostu to do jakiegoś ekstremum, poprowadzili. Czy ty obserwujesz, czy na pewno obserwujesz ten trend, jak to prawo przyciągania, jak się o tym mówi, albo jak ludzie to traktują w internecie? Wiesz co, jest niestety właśnie ten positive vibes only, to jest bardzo, bardzo szkodliwa teoria i nieprawdziwa, dlatego że żeby stosować skutecznie prawo przyciągania i żeby faktycznie stworzyć życie absolutnie ponad najśmielsze marzenia i emocjonalne i jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o zdrowie, to my naprawdę nie musimy być pozytywni non-stop. I ja nawet mam też takie dwie historie w głowie. Albo ktoś, w związku z tym, że to prawo przyciągania trafiło w pewnym momencie do mainstreamu, a ono było stosowane od wieków, tylko przez bardzo wąskie grono ludzi, to mam taką teorię spiskową gdzieś w głowie, że specjalnie ktoś tego konia trojańskiego w postaci tej informacji wrzucił też nam do mainstreamu, żeby nam utrudnić działanie. Na takiej zasadzie, że no to teraz musisz być taka pozytywna i musisz srać tęczą, a jeśli tego nie robisz, to znaczy, że nie uda ci się przyciągnąć tego, co chcesz, nie? Druga historia i drugi powód może być taki, że rzeczywiście sporo osób gdzieś tylko liźnie tematu prawa przyciągania, rozumie to prawo przyciągania i tę duchowość w bardzo taki opaczny sposób, że właśnie zatykamy uszy, zatykamy oczy, nic nie widzę, wszystko jest super, 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 super i mają na tyle zasięgów, na tyle charyzmy i na tyle mało chęci, żeby wykonać tą taką prawdziwą, czasami tak zwaną brudną robotę sam ze sobą, żeby mieć naprawdę coś do powiedzenia, więc mówią tylko to, co gdzieś tam usłyszeli, gdzieś tam przeczytali i lecą na tym fejmie, na tym zachwycie swojej społeczności i szerzą po prostu nieprawdę. I to jest wielki, uważam, problem dzisiejszego internetu, dzisiejszych mediów społecznościowych i również współcześnie szerzonych informacji na temat duchowości, bo jest to szkodliwe, robi z duchowości obciach i jednocześnie jest nieprawdą, bo tak naprawdę my w tym przyciąganiu, my również możemy wpłynąć na swój stan emocjonalny. W sensie takim my możemy na ten stan emocjonalny wpłynąć tu i teraz, nie? My możemy zastosować przeróżne narzędzia, żeby się tu poczuć lepiej, żeby się nie utożsamiać ze swoimi emocjami, żeby zrozumieć, że my mamy wpływ na emocje i znowu wracamy jak bumerang, wraca temat tego, co jemy, co pijemy, jakie mamy praktyki, to wszystko wpływa na nasz stan emocjonalny, my możemy wpływać na swój stan emocjonalny i jednocześnie cały wachlarz emocji jest naturalny dla człowieka. I naturalne dla człowieka jest to, że czasami ma zjebany dzień, czasami się czuje fatalnie, że czasami po prostu ma gil po pas i chce pieprznąć tym wszystkim i wyjechać do Jemenu. To jest normalne. I to nie rujnuje twoich efektów w prawie przyciągania. De facto z moich obserwacji, z mojego rozwoju, z moich badań wynika, że tutaj ta zasada 80-20 się sprawdza. Ja właśnie pomyślałam Pareto, muszę powiedzieć o Pareto, ale właśnie powiedziałaś o Pareto. Jezu, sorry, że tak zareagowałam, ale po prostu wow. To jest autentyk, wielki umysł, myślę podobnie. Wow, w ogóle szok, jestem w szoku. Przepraszam, że ci przerwałam, ale po prostu... Spadło to na mnie tak nagle. I absolutnie tak jest. Jeżeli 20% czasu jesteś na tym high vibe, na zasadzie jesteś naprawdę w dobrym nastroju, wierzysz w to, że wszystko jest dla ciebie dostępne, to wystarczy. No to jak sobie policzymy w skali miesiąca, 20% z 30 dni to jest ile? 6 dni? 6 dni. 6 dni w skali miesiąca wystarczy, że jesteś pozytywna, żeby mieć zajebiste efekty w prawie przyciągania. Przez pozostały czas, to jest też ważne, przez pozostały czas, jak się jest ci źle, jak jest ci średnio, jak masz wątpliwości, jak jest ci do dupy, to twoim zadaniem jest, żeby nie zrujnować swoich efektów w prawie przyciągania, wystarczy, że w tym czasie, kiedy nie jesteś takim super, na super vibe'ie, nie będziesz wtedy manifestować, nie będziesz afirmować, nie będziesz się silić na to, żeby pisać afirmacje, a w głowie będziesz sobie myślała, jasne, może jeszcze frytki do tego, super, pewnie. I co jeszcze? Bo nie będziesz robić tego, ale jednocześnie też odkleisz siebie od swoich emocji, bo to jest to, co powiedziałam przed chwilą, my mamy wpływ na nasze emocje. My nie musimy wierzyć wszystkim emocjom, które my czujemy, szczególnie u osób, dla tych, którzy się trochę gdzieś tam dotknęli tematu HD, no to osoby na przykład, które mają otwarte centra w Human Design, chłoną energię innych ludzi, chłoną emocje innych ludzi i często po prostu czują emocje drugiego człowieka, czy jak ktoś nawet nie zna Human Design, no to ci empaci na przykład, tak? Czują emocje innych ludzi w swoim ciele, więc takie rozdzielenie. To, że na przykład ja naprawdę bardzo późno połączyłam kropki, że jak jestem, to będzie absurdalne, ale to jest autentyczna historia, że jak jestem 2 dni przed miesiączką, to moje życie się autentycznie w moim odczuciu kończy i naprawdę zajebiście dużo czasu mi zajęło, żeby to pokojarzyć, to chyba jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Czy na przykład w moim przypadku, jak zbliża się nów księżyca, to też po prostu katastrofa, wszystko jest do dupy, nie? Zrozumienie tego, że moje emocje nie są mną, zrozumienie tego, że nie muszę wierzyć w każdą myśl, która się pojawia w mojej głowie i zrozumienie tego, że jak ja mam dzisiaj słaby dzień, to znowu robię zoom out i mam takie okej, to jest tylko słaby dzień, miałam tylko obniżony nastrój z takiego czy innego powodu, ale nic, jakby wszystko jest ze mną okej, nic nie jest ze mną nie tak i nie rujnuję w tym momencie swojej przyszłości, nie rujnuję swoich 6 dni, których pisałam afirmacje, bo byłam w zajebistym nastroju. Po prostu bądźmy dla siebie łagodni i bądźmy, kurwa, mać w tym wszystkim ludźmi. Tak. A jednocześnie od razu pomyślałam, że bądźmy też wytrwali. To się wiąże z tą gratyfikacją odroczoną, o której też już rozmawiałyśmy, nie? Że nawet jak tych dni mam więcej takich kiepskich, no to nawet jak porzucę swoje rutyny na chwilę i mówię tutaj dosłownie z doświadczenia ostatnich dni, nawet jak porzucę na chwilę te rutyny i nie robię ich jakiś czas, no to wróćmy do nich, po prostu znowu wejdźmy w ten tryb, nie? Nie uznawajmy, że właśnie ta, nie wiem, ta jedna emocja negatywna albo ten jeden kiepski dzień to w ogóle już przekreśla w ogóle wszystkie nasze efekty i po prostu już nic się nie uda, nie? Absolutnie. To jest takie trochę jak, mamy taką tendencję, że jesteśmy na jakiejś fajnej diecie, która ma nam trochę zrobić dobrze, oczyścić nas i po prostu sprawić, że się będziemy czuli lepiej i potem przychodzi jeden słabszy moment, zjemy tego pączka i nam się wydaje, że to już wszystko zrujnowało, teraz już możemy jeść same pączki i już jakby to wszystko nie ma sensu. 100% nie? Albo nic. No nie, zjedz sobie tego pączka, a potem leć dalej ze swoją dietą. Tak, to już w 100% się zgadzam. Powiedziałyśmy sobie właśnie w czasie rozmów o takiej sporej liczbie praktyk duchowych. Powiedziałaś też właśnie, że bardzo różne czynności mogą być praktykami duchowymi dla każdej osoby. A czy ty masz jakieś takie swoje właśnie ulubione praktyki duchowe, które może stosujesz regularnie albo które właśnie bardzo dużo ci dają? Czy wiesz co, mam takie praktyki, które mi, może nawet nie są praktyki duchowe, ale z takiego dbania o siebie, dlatego że ja uważam, że ta prawda, o której mówiłyśmy i te narzędzia prawa przyciągania i tego współtworzenia, tego tworzenia swojego życia zgodnie ze swoim pragnieniem, to się wszystko odbywa w tym człowieczym ciele. No, jesteś człowiekiem, który ma tę prawdę w sobie, ma tę duszę w sobie i zadbanie o to fizyczne ciało myślę, że jest bardzo ważne. I to teoretycznie nie są to praktyki takie duchowe, stricte, typu właśnie taniec w sukience z trawy w pełni księżyca. Też tego nigdy nie robiłam, ale słyszałam, że to też dobrze działa. Natomiast takie praktyki, ja na przykład ostatnio odkryłam, wszystkie moje klientki, które tego słuchają, teraz miały bekę i dobrze wiedzą, co powiem. Odkryłam ostatnio jogę nidrę. Dla tych, którzy nie wiedzą, czyli leżysz, po prostu słuchasz nagrania i sobie wizualizujesz różne rzeczy, a twoje ciało odpoczywa tak, jak leżysz 15 minut, a ono odpoczywa, jakbyś leżała 3 godziny. I to, szczerze powiedziawszy, bardzo wpłynęło na moje efekty również w prawie przyciągania, dlatego że to bardzo wyciszyło mój umysł. Więc na przykład praktyki, które wpływają na emocje, praktyki, które wyciszają umysł, czyli to będzie na przykład medytacja, to będzie właśnie jakiś rodzaj ruchu, yoga, właśnie yoga nidra, praktyki oddechowe, być może praca z aromaterapią, to tapping, czyli EFT, emotional freedom technique, to te wszystkie takie narzędzia, które są niby nieduchowe, ale one wpływają na to narzędzie, na to jedno, na co masz wpływ, to też jak ktoś przez furtkę psychoterapeutyczną by wszedł do tego tematu, no to też jedyne, na co masz wpływ, to ty, prawda? Więc wpłynięcie na siebie samą, na swoje emocje, na swój wyciszony umysł, moim zdaniem to będzie taka najbardziej, jakby najważniejsza rzecz, numer 1. I potem my możemy sobie robić praktyki pod tytułem łączenie się ze swoją energią, łączenie się ze swoją prawdą. I to łączenie się ze swoją prawdą to jest takie proste łączenie się ze swoją prawdą pod tytułem chcę, nie chcę. Poczuj, czego ty chcesz, a poczuj, czego ty nie chcesz. Zapytaj siebie na zasadzie, chcesz się napić tej kawy, czy nie chcesz. I łącz się ze swoim, to jest też fantastyczna praktyka, którą ja robię do dziś. I która jest taką podstawową praktyką, bo ja w ogóle wierzę w to i to mi się sprawdza, znowu ja jestem empiryczna, ale to się sprawdza u mnie. Tak byłam uczona przez innych, którzy również empirycznie tego doświadczali i tak tego ja również uczę swoich klientów, oni również mają zajebiste efekty, że to, czego ty chcesz, to jest to, co możesz mieć. I teraz połącz się z tym, czego ty naprawdę chcesz, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Więc takie komunikowanie się ze sobą, ze swoim wnętrzem, na zasadzie, czy ja chcę się napić tej kawy, czy nie chcę. Czy ja chcę wyjść na spacer, czy chcę zostać w domu. Czy ja chcę się spotkać z tą osobą, czy nie. Dosłownie, czy ja chcę dzisiaj założyć te ciuchy, czy te ciuchy. Takie proste wybory i dosłownie czucie wewnętrzne, w którą stronę mnie ciągnie, ale też zauważanie, gdzie ja sobie opowiadam historię. Na zasadzie chciałabym założyć na przykład te ciuchy, ale opowiadam sobie historie, że tamte są bardziej właściwe. Wyszczuplające. Dlaczego wyszczuplające, nie? Czemu, nie tylko czego chcesz, ale czemu chcesz tego, czego chcesz. Chcę na przykład skończyć te studia, bo chcę, żeby tata mnie poklepał po ramieniu, powiedział, że jestem super, nie? Czy to jest moje? To nie jest moje. Dobra, gdyby to miało być moje, to czego tak naprawdę chcę? Rzucić wszystko w cholerę i wyjechać do Jemenu na przykład, nie? Więc takie komunikowanie się ze sobą jest, uważam, fantastyczną praktyką. A z takich stricte już takich naprawdę duchowo-duchowych praktyk, no to wydaje mi się, że szeroko rozumiany journaling, czyli pisanie strumienia świadomości, czyli takiego to Julia Cameron, mogłam przekręcić nazwisko, Droga artysty, taka książka, ona tam opisuje takie narzędzie, ona o tym mówi poranne strony, ja to nazywam strumieniem świadomości, czyli pisanie, wylewanie na kartkę papieru dokładnie tego, co masz w głowie, jak to są jakieś stresowe historie, to to, co masz w głowie, jak to jest bluzganie na kogoś, to na kartkę papieru to wylewasz, jak masz, na zasadzie mam pustkę w głowie i nie wiem, co mam pisać, to piszesz, mam pustkę w głowie i nie wiem, co masz pisać i to jest tutaj, żeby to miało efekt taki, bo to ma efekt oczyszczający, uspokajający umysł, dające odpowiedzi na trudne pytania, na które nie umiesz znaleźć odpowiedzi. To jest narzędzie takie do samopoznania. To jest narzędzie też bardzo odblokowujące kreatywność. Piękne rzeczy ludzie tworzą, jeżeli stosują to narzędzie. I to nie muszą być artyści, bo to mogą być twórcy online na przykład. Nie wiedzą, jaki post napisać albo jaką rolkę nagrać. To też jest świetne narzędzie do tego. I to ma efekt wtedy, kiedy piszesz bez cenzury, kiedy piszesz jakimś pisadłem na kartce papieru i kiedy... To bez cenzury to polega na tym, że jeżeli nawet miałabyś się bać, że ktoś do tego zeszytu zajrzy, to możesz po skończeniu pisania wyrwać te kartki i je zniszczyć, bo one nie są po to, żebyś do nich zaglądała za rok. To nie jest ćwiczenie pod tytułem drogi pamiętniczku i że będziesz sobie w 90. swoim roku życia nagle czytać możesz, ale to nie jest po to. Ta magia się odbywa wtedy, kiedy ty piszesz. Więc tu jest radykalna szczerość wymagana i brak myślenia. Dosłownie masz bezmyślnie, dosłownie to, co jest w głowie, po prostu wylewać na kartkę papieru i taki zeszyt formatu szkolnego, 2-3 strony. To bardzo wszystkim polecam wypróbowanie sobie tego narzędzia, nawet przez 7 dni. Każdego dnia idealnie byłoby, żeby to było rano, jako pierwsza rzecz, trochę jako taka higiena energetyczna, a jeżeli się nie da, no to możesz to zrobić wieczorem albo w ciągu dnia, ale najlepiej spróbować to zrobić rano, też właśnie mamy małych dzieci mają świetne efekty, bo mi mówią, ja nie mogę tego zrobić, bo moje dziecko zaraz wstanie, ja mówię, to weź drugi zeszyt, daj dziecku i też dzieci się przez to uczą, przez naśladownictwo, więc fenomenalna praktyka i najprostsza rzecz na świecie pisanie afirmacji i to brzmi aż żałośnie na zasadzie afirmacji, Łożyńska wyśli się, ale naprawdę, jeżeli my piszemy to, co chcemy, żeby się wydarzyło w formie dokonanej, tak jakby to już było, jeżeli nasz sceptyczny umysł, bo to też jest tak, że myślę, że obie mamy sceptyczny umysł, który mówi, aha, jasne. Jeżeli sceptyczny umysł ci mówi, jasne, masz te miliony tego Jetta i tego Brada Pitta u swojego boku. Jeżeli kwestionuje to, że ty piszesz to w formie dokonanej, to możesz pisać, jestem coraz bliżej tego, albo to jest w drodze do mnie, ta obfitość finansowa jest w drodze do mnie, ten milion na koncie jest w drodze do mnie. Jeszcze tego nie mam, ale jest to już w procesie w drodze do mnie. I to jest w ogóle zadziwiające. To naprawdę jest aż tak banalne, że trochę mam taki cringe po prostu mówiąc to i trochę ciary, ale to naprawdę działa. To jest dziwne, ale to działa i to niejednokrotnie sama i też moje klientki do mnie piszą, że nie uwierzysz, znalazłam swój zeszyt afirmacyjny sprzed roku i tam jest, że chcę mieć czerwonego suwa, a ja właśnie dzisiaj jadę po czerwonego suwa i ja zapomniałam, że ja chciałam czerwonego suwa. Mąż mi 2 tygodnie temu powiedział, słuchaj, musimy ci wymienić auto i zaczęliśmy oglądać i on mi sam wskazał tego suwa i miałam takie, o może być i nagle znajduję ten zeszyt. To jest niemożliwe. Ja mówię, to jest niemożliwe. Tak to jest możliwe. No to w ogóle bardzo ze mną rezonuje to, co mówisz i w ogóle powiem ci, że jest dowód naukowy na działanie afirmacji, bo ja w ogóle wygrzebałam taki dowód naukowy, bo okazuje się, że jeśli my powtarzamy jakiś komunikat albo wystawiamy się na niego, to znaczy albo go piszemy, albo mamy go na karteczkach post-it, nie wiem, w całym domu, albo mamy go na koszulce. Ja uwielbiam mieć afirmacje wszędzie, mam na telefonie, na ekranie, mam na pulpicie, na komputerze, mam mnóstwo kubków z napisami, mam koszulki z napisami, no i też robię ćwiczenia afirmacyjne i jest tak, że jeśli im częściej się wystawiamy na ten komunikat, to on się staje takim naszym nawykiem myślowym, nie takim nawykiem w działaniu, tylko nawykiem myślowym i to się staje naszym po prostu domyślnym trybem myślenia i przez to nabiera w naszej głowie takiej ważności. A jeśli nabiera ważności, to wiadomo, potem pewnie będziemy bardziej skłonni działać w tą stronę, albo na zasadzie efektu potwierdzenia wybierać odpowiednie dowody, więc kurde, na to jest dowód. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. A czy jest publikacja, bo to najczęściej ci, co chcą dowody, to oczekują publikacji. Tak, ja mogę nawet podpiąć tego odcinka, bo ja mam takiego workbooka o osiąganiu celów i rok temu zrobiłam aktualizację właśnie o osiąganiu celów w oparciu o to, jak działa mózg. I tam jest badanie podpięte, więc ja je znajdę i podpiszę. Fenomenalnie. Wszystkie nerwy tego świata są teraz najszczęśliwsze. Ale nawet bez tego dowodu, nie? Wydaje mi się, że i tak warto spróbować, bo to jest, znowu, to są takie techniki, które nie kosztują za wiele, nie? Wysiłku, no może troszeczkę wysiłku i czasu, ale prawdopodobnie scrollujemy telefon 10 razy dłużej niż może nam zająć na przykład taka technika, nie? Czy wiesz co, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że można spróbować, że to nic nie kosztuje, to jest kluczowe, dlatego że my możemy naprawdę, czym ryzykujesz, nie? No, z czasem, że coś jeszcze się nie uda, nie? Ale tak naprawdę, no czas, no tak jak mówisz, to jest jakieś, nie wiem, 10 minut dziennie możesz to robić i wystarczy. I możemy tego spróbować na małych rzeczach. To, co ja zawsze polecam, spróbuj sobie zacząć przyciągać miejsca parkingowe, afirmować miejsca parkingowe, afirmować zielone światła. I na takich błahych rzeczach. Nie testuj tego na rzeczach, od których zależy twoje życie, bo tu rzeczywiście twój poziom stresu, desperacji i takiego rany boskie to się musi udać, bo jak nie, to będą mieć przerąbane, jest na tyle wysoki, że możesz nawet to sabotować nieświadomie. Spróbuj na rzeczach, które chcesz, żeby się wydarzyły, ale od nich nic tak naprawdę nie zależy. Zobaczysz swoje efekty. I to też jest tak, że jak twój własny umysł dostanie efekt, dostanie dowód, że to działa, to będzie myśleć, okej, to jeżeli to działa na małej rzeczy, to spróbujmy na większej rzeczy i staniesz się swoim własnym nauczycielem. Musimy pamiętać jedną podstawową rzecz. Na rynku jest w tej chwili sporo nauczycieli w Polsce, którzy uczą prawa przyciągania. Notabene ja na tych, którzy szerzą nieprawdziwe informacje na temat prawa przyciągania, mam ksywkę, którą sama wymyśliłam, że to są audiobooki, że w sensie to jest człowiek, który coś gdzieś usłyszał i teraz to powtarza. Nie? Aha, okej. Ciekawe. Przepraszam bardzo. Nie, bardzo fajne. Jest takich osób, jest też dużo nauczycieli fajnych, którzy dają bezpłatne treści i którzy dają płatne treści, ale my musimy pamiętać, że nikt nie może monopolizować naszej duchowości, że ona jest nasza i ona jest darmowa nasza i że te wszystkie zasady są twoje i ty nie musisz nikomu płacić za to, żeby cię tego uczył. Jest wystarczająco darmowych treści w sieci, nawet jeżeli potrzebujesz trochę przewodnictwa i nie wiesz dokładnie, jak to robić, to jest masę po prostu. Ja od 4 lat prowadzę co tydzień bezpłatną transmisję na Instagramie, więc można sobie tego posłuchać, nawet archiwalnych nagrań. Tego jest wystarczająco dużo, nie musisz nikomu za to płacić. To nie ma wymówki, nie? Nie ma wymówki. Po prostu nie ma wymówki. Super, że o tym mówisz i chciałabym na koniec jeszcze zapytać o taką jedną rzecz, bo to jest, no właśnie, to jest znowu coś, co jest, weszło do mainstreamu, zostało pewnie przez kogoś źle powiedziane, zostało obśmiane, przekręcone, sprowadzone do jakiegoś ekstremum. Ja nie manifestuję od dawna, całkiem krótko powiedziałabym, ale jak mówiłam o tym nawet znajomym, że ja to robię, albo gdzieś mówiłam, chociaż w sumie na Instagramie jak mówiłam to jakiegoś hejtu nie zbierałam dużego, ale nie mówiłam też o tym tak bardzo dużo, ale słyszałam właśnie często takie sygnały, że w ogóle what the fuck, co ty w ogóle mówisz, ty chcesz sobie przyciągnąć wszystko umysłem i chciałabym właśnie, żebyś powiedziała o tym przyciągnięciu, o tym takim błędnym przekonaniu, że ja wystarczy, że usiądę w kształt kwiatu lotosu i po prostu przyciągnę tym moim umysłem, ale to się nie kończy praca, nie? Na tym siedzeniu i myśleniu o tym. No nie kończy się praca. Ja uważam, że w ogóle prawo przyciągania jest miksem kroków takich mindsetowych, duchowych, energetycznych i praktycznych kroków, że jednak, znaczy zdarzają się takie sytuacje i tutaj trochę wychodzimy poza tą psychologię, nie? Że to potwierdzenie tego, w co ja wierzę, ale to potwierdzenie tego, co ja wierzę w prawie przyciągania czasami rzeczywiście wychodzi poza to, co jest spodziewane i normalne. Masz takie jakim cudem, w najlepszym znaczeniu tego słowa, jakim cudem to się stało, nie? Więc jest jakiś taki komponent, nie wiadomo skąd, i jakiejś takiej kumulacji energetycznej, że nagle masz taki efekt, że po prostu nie wierzysz, że to się wydarzyło. Natomiast prawda jest taka, że to nie polega, że tu mamy połączenie tych kroków energetycznych, mindsetowych i praktycznych. Ja raczej nie siedziałabym tylko w kwiecie lotosu i nie wchodziłabym po prostu w jakiś stan zen i liczyła na to, że milion mi spadnie na kolana. Wykonywałabym kroki praktyczne. Też kiedyś dostałam takie pytanie, notabene też pod jakimś podcastem u kogoś gościnnym, że no bo ktoś raz zastosował wizualizację i nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć, nie? Bo to nie jest myślenie życzeniowe. Prawo przyciągania nie jest myśleniem życzeniowym. My tak naprawdę przyciągamy z tego, kim się stajemy, a nie z pojedynczej myśli. Więc czasami jest tak, że ta pojedyncza myśl się wydarza, czy ta afirmacja, którą powtarzasz przez 2 tygodnie, bo też mi się zdarzają takie sytuacje, że do mnie ludzie piszą a propos 5 razy 55 tego rytuału afirmacyjnego, że ktoś mówi, trzeci dzień pisze 5 razy 55 i właśnie przyciągnęłam 10 000, o których marzyłam. Dosłownie, ja sama czasami mam takie jak? Co? Jakby opowiedz mi całą tą historię, wprowadź mnie, bo jakby co? Nie? I się okazuje, że jakiś tam wujek zadzwonił, w ogóle jakaś historia, mówi, nigdy w życiu mój wujek mi żadnych pieniędzy nie dał, nagle zadzwonił do mojej mamy, że chciałby mi dać kasę i że ma 10 000, jakby okej, to się zdarza, ale to się zdarza de facto, to co jest takim, znowu my nie możemy dać gwarancji, ale takim faktycznie powtarzalnym efektem w prawie przyciągania, takim, który ja mogę powiedzieć, to się dlatego tak dzieje, to ten efekt w prawie przyciągania wydarza się wtedy, kiedy ty pracujesz nad swoimi myślami, czyli używasz świadomej siły swojego umysłu do tego, żeby zmienić to, kim ty jesteś. Czyli jak nagle stajesz się kimś, dla kogo normą jest to, że ma takie efekty, jak nagle stajesz się poprzez świadome manipulowanie swoim sposobem myślenia, poprzez kwestionowanie tego, co jest dla ciebie normą, stajesz się kimś, dla kogo normalne jest to, że partner ją zajebiście traktuje, że jest uprzejmy, że jest świadomy, że jest nieprzemocowy, że jest zaangażowany, że odpisuje na wiadomości, to nagle jakby ty dosłownie sama w swoim życiu podnosisz poprzeczkę i ci wszyscy, którzy do tej poprzeczki nie doskakują, po prostu przestają, jakby podchodzą i mają takie o, sorry, przepraszam, pomyłka. I ci, którzy są idealnym puzzlem, nagle pojawiają się w twoim życiu, ale to się jakby my nie afirmujemy i nie przyciągamy tak bardzo z tego, ani jakie robimy praktyczne kroki, ani tak bardzo z tego, te praktyczne kroki są potrzebne, ale one się różnią w zależności od tego, kto te kroki wykonuje, w sensie jaki człowiek z jakim systemem przekonań. Te praktyczne kroki w randkowaniu, w biznesie mogą być przeróżne. Ty możesz randkować tak, albo spotkać kogoś w Starbucksie, albo z aplikacji kogoś spotkać, albo pojechać na imprezę do wspólnych znajomych i tam kogoś spotkać. Możesz być w dżinsach, możesz być w sukience, możesz być w kostiumie, możesz pójść z kimś do wyra na 1. randce albo na 10. randce. Każdy z tych scenariuszy może doprowadzić do happy endu. Ważne jest to, kto te kroki wykonuje, więc tak naprawdę to, że ty robisz tę pracę z mindsetem, robisz tę pracę z przekonaniami, robisz tę pracę z tym, w co wiesz, że jest dla ciebie możliwe, tym zmieniasz siebie. I w pewnym momencie, dla niektórych szybciej, dla niektórych trochę dłużej, ale w pewnym momencie po prostu stajesz się tą osobą, dla której ta rzeczywistość, której ty chcesz, jest oczywista. Jest po prostu najbardziej oczywistą rzeczą na świecie i wtedy jest i lecimy. I wtedy nagle te wszystkie puzzle układają się w jedną układankę, więc de facto tak, wpływasz swoim myśleniem na efekt. Tak, to za pomocą twojej świadomej części i zmiany sposobu myślenia i powtarzania sobie, że to jest dla ciebie dostępne i możliwe, tak, poprzez to afirmujesz, ale nie afirmujesz i nie przyciągasz i nie stworzysz swojego życia dlatego, że powiedziałaś sobie jedną afirmację, tylko dlatego, że ta afirmacja zmieniła to, kim ty jesteś, a to, kim ty jesteś, sprowadza te dobre rzeczy do twojego życia. Piękne w ogóle. Pojawiło mi się w głowie słowo tożsamość. To jest takie trochę też budowanie tożsamości, nie? Swojej. Tak, ja to nazywam magnetyczna tożsamość z przyszłości. Kim ty będziesz wtedy, jaka ty będziesz wtedy, kiedy, jak sobie wyobrażasz siebie w tym momencie, kiedy to, czego pragniesz, jest twoją rzeczywistością. Jak ci się wydaje, że będziesz inna? Jak inaczej będziesz się zachowywać? Jak inaczej będziesz reagować? Będziesz czuć. Tak, jakby w których miejscach pozwolisz sobie, żeby powiedzieć nie, a dzisiaj się boisz powiedzieć nie. To jest właśnie ta tożsamość z przyszłości, tak. Super. Piękne w ogóle, piękne zakończenie tych wątków duchowych. Na sam koniec takie pytanie, mam do ciebie właśnie taką serię pytań. 4 ciekawostki. To jest taka seria, którą zawsze moim gościniom zadaję. To są takie 4 szybkie pytania i fajnie, gdybyś odpowiedziała na nie albo jednym zdaniem, albo jednym słowem, jak wolisz. Czy to jest w ogóle u mnie możliwe? Spróbujemy, słuchaj, spróbujemy. Ja też nie będę, wiesz, nie ma żadnych kar, zamówienie więcej niż jednego zdania, więc na luzie. Jeżeli mnie wytniesz po prostu, to może... Zrobię taką pauzę w połowie słowa. Nie, nie będzie tak. Dobra. Pierwsze. Co to znaczy dla ciebie żyć w zgodzie ze sobą? Słyszeć swoją wewnętrzną prawdę i znaleźć w sobie siłę i odwagę, żeby za nią podążać. Piękne, piękne. Jaka jedna książka uważasz, że powinna być taką lekturą obowiązkową dla każdego człowieka? Ojciec Chrzestny. Nieźle. Nieźle. Powiem Ci, że ciekawe bardzo. Chciałabyś coś dodać tutaj? Bo aż mnie ciekawi, skąd taki wybór. Po prostu uwielbiasz tą książkę. Uwielbiam Ojca Chrzestnego, tak. Okej, no to ciekawe. To ja w takim razie wciągam na swoją listę, bo oglądałam film dopiero w tym roku po raz pierwszy. O, proszę, znowu synchron. Tak, tak. A w takim razie pewnie książka jest lepsza. Książka jest zawsze lepsza niż film. O wiele. O, no to koniecznie. Trzecie, gdybyś mogła umieścić jedno hasło na ekranie swojego smartfona, jakie hasło by to było? Na mojego smartfona to myślę, że zdecyduj. Super, nawet jedno słowo. To byłoby możesz. O, super. Bardzo fajne. I ostatnie, jaką jedną umiejętność warto, żeby według Ciebie ćwiczył każdy? Nieprzemocowa komunikacja. Bardzo przydatne, bardzo przydatne. O, bardzo, bardzo. Natomiast myślę, że każdy z nas też powinien się rozwijać albo edukować w obszarze psychoedukacji. Tak, tak, ważne, bardzo ważne. Coraz ważniejsze, na szczęście. Coraz więcej treści jest wszędzie. No ale właśnie, znowu trzeba jakoś sobie radzić z tymi takimi treściami wspierającymi i szkodliwymi, bo wiadomo, jak coś staje się mainstreamem, no to zawsze pojawiają się różne takie typy treści. Dobra, bardzo Ci dziękuję, bardzo, bardzo fajne odpowiedzi. Ja zapisałam sobie sporo takich wniosków dla siebie z tej rozmowy, więc bardzo się cieszę, że ja też mogę się do tych rozmowach w ogóle uczyć, rozwijać i czegoś nowego dowiadywać i jakieś nowe kierunki sobie znajdować. To jest mega fajne. Gdzie Cię można znaleźć? Gdyby słuchacze, słuchaczki chcieli Cię odwiedzić, gdzieś skorzystać może z Twojego wsparcia, Twoich treści, to gdzie mogło się udać? No Instagram. Joanna Łożyńska po prostu. Super, podlinkujemy na pewno, może będzie jakaś kontynuacja tego podcastu, bo oczywiście nie zadałam wszystkich pytań, które chciałam zadać. A ja nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam powiedzieć, więc koniecznie. No właśnie, ten podcast musiałby trwać 6 godzin, takie słuchowisko mogłoby być, więc na pewno będzie kontynuacja, także Asia, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, no i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o tym odcinku, czy pozwoli Ci odkryć jakieś nowe kawałki o sobie. Możesz skomentować i napisać o swoich wrażeniach na Spotify, bo już jest taka możliwość, albo na YouTubie. Jeśli uważasz, że ten odcinek jest przydatny i chciałbyś dmuchnąć w żagle tego podcastu, to możesz udostępnić ten odcinek w mediach społecznościowych, dodać podcast do swojej biblioteki na Spotify albo dać suba na YouTubie oraz ocenić podcast na Spotify i na iTunes. I wszystkie te formy docenienia są taką ogromną nagrodą i motywacją dla mnie za prowadzenie tego podcastu, więc z góry Ci dziękuję. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama paulina.maciboch, gdzie znajdziesz dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, w zgodzie ze sobą, budowaniu życia po swojemu na własnych zasadach i szukaniu pomysłu na siebie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.